Drugą rzeczą, którą chcę dzisiaj wam rzucić, to jest temat uzdrawiania chorych. I chcę zacząć od tego, temat uzdrowienia, przyjaciele, od takiego samego początku, od Adama i Ewy. Widzimy stworzenie Boże i to stworzenie jest doskonałe. Amen? I to jest wzorzec Boży. Doskonałe. Bez żadnego uszczerbku. Bo sobie to oglądacie na początku. Księga Jeremiasza 23:6. Ja teraz nie będę czytał, ponieważ tutaj jest dosyć dużo wersetów i za nie będę ich czytał, a wy je sobie zapamiętujcie lub zapisujcie, bo żeby je studiować. Księga Jeremiasza 23:6 mówi o dwóch symptomach sprawiedliwości. A więc dwa symptomy sprawiedliwości to jest po pierwsze wybawienie, a po drugie bezpieczne mieszkanie. Czyli człowiek, który doświadcza sprawiedliwości Bożej, to człowiek, który żyje w absolutnym wybawieniu, czyli nie posiada żadnego elementu zniewolenia i bezpiecznie mieszka, czyli czuje się bezpieczny pod każdym względem. To jest w ogóle taki wzorzec szczęścia dla człowieka. Taki wzorzec szczęścia. Wybawienie i bezpieczne mieszkanie. I teraz to wszystko zawiera się w Chrystusie, to jest zawarte w Chrystusie. Musimy tą rzecz bardzo mocno wiedzieć. 2 Koryntian 1:20 daje nam taki tekst. 2 Koryntian 1:20 mówi tak. Bo obietnice Boże, ile ich było w Nim, czyli w Chrystusie, mają swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. To znaczy, że wszystko to, co Bóg dobrego obiecał dla człowieka. Wszystko. Każdy aspekt szczęścia. Każdy aspekt zaspokojenia. To w Chrystusie ma swoje amen. Czyli tam jest, to jest spełnienie. Krótko powiedziawszy, przyjąwszy Chrystusa, przyjmujemy każdą obietnicę Bożą. Nie musimy się spinać już. Czyli przyjąwszy Chrystusa, my przyjmujemy pełne wybawienie i bezpieczeństwo pod każdym względem. To jest dostępne dla nas. My możemy to mieć. Możemy to mieć. I dalej. Rzymian 5:8. Widzimy, że Jezus za nas umiera. Ja dlaczego chcę wam to powiedzieć? To jest dość jasne, ale chcę, żebyście mieli tą podstawę zbudowaną. On, Jezus, za nas umiera, czyli on zamiast nas umiera i to jest związane z tym, że on wybawia nas od wszystkiego, co było konsekwencją grzechu i tutaj bierzemy jakby na warsztat chorobę, czyli tak naprawdę Jezus wybawia nas od chorób. On nas wybawia swoim aktem śmierci. Ten akt śmierci zamyka drogi niszczenia życia człowieka. W Rzymian 8:32 pokazane jest, że darował nam wszystko, czyli nie ma czegoś takiego, że istnieje jakiś punkt zaczepienia. Że można powiedzieć na przykład, coś jeszcze mam takiego, co powoduje, że jestem chory. Nie ma, bo darował nam wszystko. Darował. Więc mamy, to u Boga nie ma w ogóle takiego czegoś, tam nie ma takiego punktu. Nie ma żadnego powodu. Ja często do ludzi na przykład, ludzie przychodzą i mówią, dlaczego ja choruję? Ja mówię, bo chcesz. Co? Ja mówię, bo chcesz chorować. Wybrałeś chorowanie. Ja nie wybrałem chorowania, ja nie chcę chorować. Ja mówię, ja nie chcę chorować. To, że nie chcę chorować,
Skutkiem tego jest to, że nie choruję. No to ty mi sugerujesz, ja mówię, nie, ja ci nie sugeruję. Ja mówię do ciebie o prostej, tak, implikacji logicznej. Mamy to, co chcemy. A te słowa pokazują, co możemy mieć. To tak jak jest z każdą dziedziną życia. Nie masz pieniędzy, bo nie chcesz mieć pieniędzy. Lećmy jeszcze głębiej. Nie jesteś zbawiony, bo nie chcesz być zbawiony. Ludzie teraz tutaj mówią tak, ja nie mogę uwierzyć. Ja mam z tym problem. Bzdura. Gdyby w ogóle istniała taka filozofia, że może ktoś nie móc uwierzyć, to byśmy mieli bardzo poważny problem teologiczny z Bogiem. Bo by się okazało, że jedni mogą uwierzyć, a inni nie mogą uwierzyć. To było cholernie niesprawiedliwe. A Bóg jest sprawiedliwy, prostolinijny. Dla każdego ma to samo. Ma każdego. A my, jeśli czegoś nie mamy, to dlatego, że zdecydowaliśmy, że nie chcemy mieć, chociaż możemy mówić, że chcemy. No ale wiesz, trudno na przykład stać w miejscu i powiedzieć, chcę dojść do ściany. No i to ja się z tobą zgadzam nawet, że ty chcesz dojść, masz dobrą intencję, tylko czemu stoisz? No wiesz, ale ja bardzo chcę dojść do ściany. To się rusz. No wiesz, ale chcę. Ale się nie ruszasz. Zobaczcie, jest wielka różnica między tym, co się chce, a tym, że to się wprowadza w życie. Więc krótko powiedziawszy, jeżeli ktoś nie posiada zaspokojenia, to dlatego, że on zdecydował, żeby nie przyjąć. I chcę was też rozbroić w ten sposób, żebyście nie dali się nigdy wkręcić ludziom, tak? Że to jest jakiś aspekt ukryty. Bo to jest diabelski patent w ogóle, aspekt ukryty. Czemu nie jestem zdrowy, a czemu tego jeszcze nie mam? Ja już dawno przestałem takie pytania zadawać i uczę ludzi, żeby nie zadawali takich pytań, bo to jest bardzo głupie. Ja mówię, nie masz, bo nie chcesz, no. Nie zdecydowałeś się wierzyć, nie zdecydowałeś się być zdeterminowany, nie zdecydowałeś się, no i tak masz, stoisz w tym miejscu, a Bóg to szanuje. Wiecie, o co chodzi? Bóg szanuje twoją niechęć bycia wybawionym. Bo On cię kocha w ogóle w tym Chrystusie. I teraz w Chrystusie Bóg mówi, chcesz być zdrowy, zobacz, jak to koresponduje z tym, co mówi, czy nie chcesz? Ten Jezus staje, my chcesz być zdrowy? No może nie chcesz, ja nie wiem, może lubisz rentę mieć z ust, chodzić, no bo tak masz, no taki jesteś w ogóle w tym, wiesz. Dobrze, no. I On to szanuje. Bóg bardzo szanuje w ogóle rentę i wszystkie te rzeczy. Bo to jest twój wybór. Możesz tak mieć. To jest bardzo w porządku, rozumiesz, jeżeli chodzi o te serce Boga do ciebie. Wiesz, nie? Ale nie możesz mieć pretensji do Niego. Ani do nikogo innego. Bo to są twoje wybory. Ponieważ On darował wszystko. Ok? Wszystko. Wszystko. No nic do ciebie nie ma. Nie dajcie się wkręcić, że ktoś coś ma inaczej. On darował wszystkim wszystko. Najbardziej schorowanych ludzi możesz spotykać w życiu, najbardziej spretensjonowanych i załamanych, rozumiesz? I musisz stanąć przed nimi i powiedzieć im prosto w oczy. Nie masz, bo nie chcesz mieć. Jeździsz na tym wózeczku, bo nie chcesz z niego wstać. Daj łapkę. Wyprowadzę cię z tego. Rozumiesz? Tak. Oto dzień zbawienia. Oto dzień łaski. To w ogóle nie ma, że coś się dzieje jakiegoś dziwnego, jakieś straszne rzeczy teraz tutaj się dzieją. Nie, chodź. Galacjan 3, 13-14 jest pokazane, że w Chrystusie jest zamienione przekleństwo na błogosławieństwo. Czyli mamy absolutne zamknięcie tematu przekleństwa. W Tytusa 2,14 jest napisane, że jesteśmy wykupieni od wszelkiej nieprawości, a choroba jest nieprawością. Jesteśmy wykupieni od tego. Tak? Czyli cena została zapłacona. Rozumiesz, dokumenty zostały podpisane. To nie ma, że coś jeszcze jest tutaj. Nic nie ma. A Mateusz 8,17 i 1 Piotr 2,24 pokazuje, że to wszystko ma ścisły związek z grzechem. A na krzyżu grzech został złamany.
Tutaj w ogóle jest pokazane, że cała patologia człowieka, łącznie z chorobą, ona wynika z tego globalnego odejścia człowieka od Boga, ale na krzyżu zostało to załatwione. Ja wam specjalnie podaję te wersety, żeby to było mocno utrwalone, bo zanim my przejdziemy do bardziej szczegółowych rzeczy, to te rzeczy muszą w nas być mocno umocowane. I dalej, jeżeli chodzi o te fundamentalne rzeczy, to w Mateusza 10:7-8 i w Łukasza 10:9 jest pokazane, że uzdrowienie to jeden z tych symptomów nacierającego Królestwa. Czyli to jest również posłannictwo nasze. Czyli teraz jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie, my musimy sobie wbić do głowy bardzo prostą rzecz, że oprócz tego, tak, że my posiadamy prawo do bycia absolutnie zdrowymi, mamy wszystko zapewnione, to jesteśmy też posłani do tego, aby te uzdrowienie nieśli. No posłani jesteśmy. Chorych uzdrawiajcie. Chorych uzdrawiajcie. I dalej. Ewangelia Marka 16:17-18 pokazuje nam, że każdy wierzący może uzdrawiać. Każdy. Nie ma specjalnych wierzących do uzdrawiania. W ogóle nie istnieje coś takiego jak służba uzdrowienia. No wymyślili sobie. Ktoś mówi, ja mam służbę wypędzania demonów, służbę uzdrowienia. Ja mówię, nie, istnieje tylko służba ewangelizacyjna. I w ramach służby ewangelizacyjnej jest najwięcej manifestacji uzdrowień, uwolnień, wskrzeszeń i manifestacji Bożej mocy. Ale nie wyodrębnia się w Królestwie Bożym uzdrawiaczy. No nie ma uzdrawiaczy. Nie ma. Każdy wierzący może uzdrawiać. I teraz dwa podstawowe elementy uzdrowienia. Uzdrawiamy poprzez władzę i uzdrawiamy poprzez moc. Dwie rzeczy ze sobą w pewnym sensie połączone, jednocześnie odrębne bardzo. Głównym elementem uzdrawiania chorych jest uzdrawianie przez władzę. Na drugim miejscu jest uzdrawianie przez moc. A na trzecim miejscu jest uzdrawianie za pomocą manifestacji darów uzdrowienia. Dlaczego na pierwszym miejscu jest uzdrawianie przez władzę? Dlatego, że jest ono najbardziej rozpowszechnione. Uzdrawiając za pomocą wiary we władzę, masz najłatwiej i najprościej. Krótko powiedziawszy, jeżeli uwierzysz, że z Chrystusem siedzisz na tronie, to z Chrystusem też rządzisz. To bardzo proste. Ja przede wszystkim swoją służbę zbudowałem na wierze we władzę. Ja najpierw wierzę, że władam. Dlatego kiedy podchodzę do człowieka chorego, to podchodzę do niego z perspektywy władcy. Ja jestem Panem teraz. Pan przyszedł. Rozumiecie? Przyszedł Pan. Właściciel tego ciała, właściciel choroby, właściciel wszystkiego. Istota, która może zabrać chorobę. To jest ściśle powiązane oczywiście z wiarą tego człowieka, ale ja muszę podchodzić jako człowiek władzy. Wiecie, czym się różni władza od mocy? Powiem wam czym. Kojarzycie małego policjanta z lizakiem na drodze, który zatrzymuje wielkiego tira. Czy on posiada jakąkolwiek moc? Żadnej. Przecież ten tir by go przejechał człowieku i naleśnik z niego zrobił. Tir posiada moc. A policjant nie posiada mocy. Co posiada policjant? Waży 70 kilo i ma plastikowy lizak. Dlaczego tir się zatrzymuje, widząc małego policjanta? Ponieważ policjant posiada władzę. Czyli policjant nie ma mocy. Moc to ma tir. Moc policjanta w porównaniu do mocy tira jest żadna. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby w zderzeniu człowiek-tir, tak, został poszkodowany tir. Nigdy czegoś nie słyszałem, że wpadł tir na człowieka i się rozbił. Człowiek wstał i się otrzepał. Rozumiecie różnicę w mocy? A zatem nie potrzeba skupiać się na mocy, aby dokonywać uzdrowień.
zarówno w swoim ciele, jak i w ciele innych ludzi. Ale należy skupić się na władzy. Ten mały policjant, on wie, że za nim stoi całe państwo. Bo jak ten gość w tirze by go przejechał, wiecie, co by się stało? Człowieku. Armia by ruszyła. Armia. Tysiące uzbrojonych. Ja w to wierzę. Ja kiedyś powiedziałem diabłu, mówię do niego tak. Masz przesrane. Z tego względu, że jeżeli będziesz dalej uparty w tym, aby mi dokuczać w życiu, tak? To doprowadzę twoje życie do masakry. Będę cię ścigał w dzień i w nocy. Ja i mój ojciec. Rozumiesz, o co chodzi? Miałem ten trudny czas taki. Pamiętam, ja wtedy wziąłem bardzo duży przełom. Stałem, powiedziałem, mówię, będę cię ścigał. Zmienią się role. Od dziś się zmienią role. Ja będę ciebie ścigał. Będę o tobie myślał. Kiedy się przekręcisz na prawy bok, tak? To ja się obudzę i się będę modlił. Wtedy coś się stało w moim życiu, wiecie? Ja naprawdę sobie uświadomiłem, że ja mam władzę. Że ja nie jestem jakiś wypierdek, tylko ja jestem syn Boga. I do tego musi, do tego ci będziesz tak podejść. W temacie uzdrowienia tak podchodzimy w ogóle. Mam władzę. Mam władzę. Dalej moc. Tak? Czyli umiejętność, siłę, tak? Coś, co przekracza możliwości przeciwnika. Na drugim miejscu. A po trzecie, dary, które funkcjonują oczywiście już niezależnie od ciebie, ale również. A więc to są trzy formuły, jeżeli chodzi o uzdrowienie. Jakie mamy rodzaje uzdrowień? Mamy dwa podstawowe rodzaje uzdrowień, czyli uzdrowienia natychmiastowe i uzdrowienia rozłożone w czasie. Uzdrowienia rozłożone w czasie, zwane są częstokroć w Biblii uleczeniami. To jest uzdrowienie rozłożone w czasie. Nie ma żadnego znaczenia, czy następuje uzdrowienie natychmiastowe, czy rozłożone w czasie. To jest nieważne. Prosty element. Na chorych ręce kłaść będziecie i będą uzdrowieni. Kładę na chorego ręce i teraz posłuchaj, co mówię. Jesteś zdrowy. I ci żyj. Ten, kto uwierzy, będzie żył zdrowy. Ten, kto nie uwierzy, jego problem. Ja mu komunikuję fakt. Położyłem na ciebie swoje święte ręce. Jesteś zdrowy. I ci żyj. Ty mówię, ale ja jestem chory. Twoja sprawa. Tak wybierasz. Każdy swój ciężar poniesie. Każdy swój ciężar. Kiedyś do Smitha Wigglesworta przyszedł człowiek, co nie miał kawałka kitaru. I miał rurkę tu wsadzoną. To było dawno temu, to nie było tak pięknie jak dzisiaj, nie? Facet miał dziurkę, miał rurkę i przyjmował tylko płyny. Smith na niego położył ręce. Rozumiesz? Widać rurkę. Smith położył ręce i mówi do niego tak. Jesteś zdrowy, wróć do domu i zjedz ziemniaków. Młody chłopak wrócił do domu z rurką w garnek i mówi do matki, ugotuj mi ziemniaki. A ona mówi, przecież ty nie umiesz połykać. On mówi, nie rozumiesz, jestem zdrowy. Matka mówi do niego, masz rurkę w garnek. Ty nie połykasz, ty się żywisz od dłuższego czasu płynem. A on mówi, mamo, byłem na spotkaniu z kaznodzieją. Kaznodzieja mi powiedział, że jestem zdrowy i żebyś zjadł ziemniaki. Ugotuj mi ziemniaki. Matka płakała i ziemniaki gotuje. Nałożyła mu tych ziemniaków, usiadł proszę ciebie przy stole i zaczął sobie wrzucać ziemniaki. Rozumiesz? Zaczął potrząsać rurką, żeby wpadała człowiek. Rozumiesz mnie? Dusił się, tak? I wpychał ziemniaki. Wepchnął chyba trzeciego, tak? I mu się zarosło. I zniknęła rurka. Co on zrobi? To, co powiedział Smith. Taki był Smith.
Taki był Smith. Smith powiedział, idź to zrób. Młody chłopak, nie dyskutował. To jest wiara. Jeżeli my chcemy takich rzeczy, to tylko tak to działa. A jeżeli ktoś nie będzie wierzył, to nie próbujmy do tego dorabiać filozofii, tłumaczyć, bo już powstało tyle opracowań, dlaczego coś nie następuje. A wyjaśnienie Jezusa jest tylko jedno. Dla niedowiarstwa waszego. Jest dzisiaj masa informacji, jakie demony za tym stoją, co trzeba z nimi zrobić. Jest opracowanie do każdego demona. Kiedyś się trafiło w moje ręce, takiego tutaj przyjeżdża taki zaburzony brat do Polski, tam nie wymienię jego nazwiska, bo już. I on opracowuje. Wszystko wie. Ja tego opracowania jego czytałem któregoś razu. Ja w życiu nie słyszałem tak dokładnych, takich opisów demonów w człowieku. Ja mówię, Chryste jedyny, co on zrobił? Ja w życiu nie, wiecie co? Ja nigdy nie takiego opisu Boga nie słyszałem. Nigdy. Jak on opisał demony, to były karty, to nie były tam, to są takie w ogóle bloki informacyjne, że ten demon to jest taki, on się tak zachowuje, trzeba do niego tak podejść, rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, że to tak trzeba, wiesz, o co chodzi? Ja o Bogu takich rzeczy dokładnych nie słyszałem, a on o demonach takie rzeczy w ogóle. Wiesz, takie co? A demon to demon. Do niego nie trzeba mieć specjalistycznych podejść. Rozumiesz, o co chodzi? Mój sensei, u którego trenowałem karate, on powiedział tak. Nieważne, jak wielki jest facet. Jak mu złamiesz kolano, zawsze siądzie. A kolano u każdego takie samo. Bo tam nie ma mięśni. I uczył nas, jak łamać kolano. Mówi, może być taki wielki. I tak. Ale jak mu złamiesz kolano, siądzie. Demon to demon. Nie potrzeba wielkiej instrukcji obsługi do demonu. Tak? Trzeba urwać łeb, nasrać w szyję normalnie. Jak się ludzie za bardzo będą na tym rozkładać, to im się wszystko zacznie gmatwić. Zaczniemy tłumaczyć, dlaczego choroba nie uzdrowiona. Dlaczego jest takie, zrobimy tysiące opracowań. A tak ma nie być. Bo taki nie był Jezus. Rozumiecie? Nie dajmy się w to wszystko wkręcić. Jest coś rozłożone w czasie? Tak? Nieważne. Dzieje się coś natychmiast? Nie istotne. My ustanawiamy prostą rzecz. Jesteś zdrowy i ci żyj. Trzymaj wiarę. Ok? Mamy też cuda. Cuda nie są uzdrowieniami. Cuda są nieco inne. W cudach stwarzamy. Cuda się stwarza. Uzdrowienie jest uzdrowieniem czegoś, co jest chore. Cud stosujemy wtedy, kiedy czegoś nie ma. Kiedy coś nie istnieje. Kiedy nie istnieje część jakiegoś elementu. Przyjechała jakaś taka dziewczyna do nas do kościoła. Mówi, że jest zdemonizowana, żeby mnie uwolnił od demonów. Ja mówię, a czemu uważasz, że jesteś zdemonizowana? To ona mówi, no, bo jak na przykład patrzę na was teraz, tak na kościół, to widzę jakby was w telewizji, jakby siedziała na zewnątrz. Mówię, no, dziwne zjawisko. Podszedłem do niej, położyłem na niej ręce, a do siebie mówi do mnie tak, zapytaj, czy brała narkotyki. Ja mówię, brałaś narkotyki kiedyś? Ona mówi, brałam. A ja się pytam, a co ty brałaś? A ona mówi, mefedron najczęściej. A ja mówię, jak długo? A ona mówi, 2 lata. A ja mówię, a jak często przez te 2 lata? A ona mówi, codziennie właściwie. Ja mówię, do widzenia. Zaczynam się modlić na innych językach, a tu się tutaj mówi, ona ma uszkodzoną część mózgu. Obumarł. Zbudź ją. Nakaż, żeby ta część mózgu, która została uszkodzona przez mefedron, tak? Powstała do życia. Zbudź te tkanki. Ja zacząłem się modlić o cud. Ja mówię, ojcze, ja teraz chcę, żeby jej się wzbudziły te tkanki. I to były minuty. Ja mówię, jak widzisz? Ona mówi, normalnie. I koniec. Tam nie było żadnych demonów, rozumiecie? Ona miała ugotowany kawałek mózgu. W ogóle.
Po prostu. Ścięte białko, rozumiesz, tak jak ciało zniszczone. Tak można zniszczyć mózg. Tylko jak się, wiesz, rękę poparzy, no to nie widzisz człowieku w czterech wymiarach czy w pięciu, tak? Tylko cię szczypie. A jak sobie ugotujesz kawałek mózgu, to masz jazdy. Człowieku, jakby plejada demonów w tobie siedziała. Po prostu. A i cuda, one są, one służą do wzbudzenia rzeczy. Jest tu modlitwa też. Modlitwa związana z tym, że my te rzeczy ustanawiamy, nakazujemy, prawda? Działa też czasami dar czynienia cudów. Że wystarczy, że położymy na kogoś ręki i coś się wzbudziło, prawda? Coś się stało. Jak uzdrawiać? No i teraz tak, pierwsza podstawowa rzecz to to, że sam fakt duchowego odrodzenia już może spowodować uzdrowienie u człowieka. Sami dobrze wiecie, że kiedy narodziliście się z Bożego Ducha, wiele rzeczy w waszych ciałach zostało naprawionych. Przynajmniej w moim. Na pewno w moim zostało naprawione. Przestałem brać narkotyki, powróciły mi czynności w ogóle różnych części ciała. Ale kiedy usługujemy ludziom, to pierwszą podstawową rzeczą to jest nałożenie rąk. Nakładamy na ludzi ręce. I to jest kontakt realny z mocą. Dlatego róbcie. Nakładajcie ręce na ludzi. Bądźcie w ogóle znani z tego, że nakładacie ręce na ludzi. Kościół Johna Austina był kościół znany z tego, że on ich tak uczył. Nakładajcie ręce na ludzi. Po prostu. Oni gdzie mogli, to kładli ręce na ludzi. I choroby się zmniejszały w mieście. Nie modlili się. Rozumiecie, o czym ja mówię? Nie modlili się. Kładli ręce na ludzi. Jak się o tym dowiedziałem kiedyś, to mówię, będę kładł ręce na wszystko, Panie Boże, teraz. Wiesz, co robiłem w autobusie? Specjalnie się nie trzymałem, żeby się na nowo przewrócić. Miałem taki papier. A jak jeszcze widziałem, że ktoś jest chory albo olasty, zawsze stałem przy nim. Autobus, tylko czekałem, kiedy autobus zahamował, już byłem na nim. Dotykałem ludzi rękami w ogóle, mamy na maszczeniu. Tam patrzyłem gdzieś tam w okularach ktoś, czy ktoś tam w ogóle jakiś tam kulawy, wiesz, chodziło. Inkognito. Rozumiem? Na wszystko kładłem ręce. Na zwierzaki. Na wszystko. Kiedyś w pracy jadę wózkiem widłowym, kotka taka, pogryzły ją szczury. Zszedłem, uzdrowiłem tą kotkę. W ciągu tygodnia wszystkie rany miała zarośnięte. Nic nie było. Cały czas. Ostatnio Agata z Sarą zeszły na dół, ptaka wskrzesiły. Tak Sara mówi, mamo, umarł. Pomodlimy się. Pomodlimy się, poleciał. Nakładajcie ręce, to dobrze nakładać ręce. Po drugie, to jest rozkaz. Mówi się do choroby, która nie ma prawa być w człowieku, aby odeszła. Po trzecie, to jest rozkaz modlitewnej zgody. W wielu przypadkach możecie zderzyć się z tym, że nic się nie będzie działo w sprawie uzdrowienia, że nie będzie modlitewnej zgody. I potrzebna wtedy jest po prostu grupowa modlitwa. Też tak bywa. Ja w ogóle nie chcę w ogóle wnikać, dlaczego tak jest, ale tak bywa. Też się tego nauczyłem. Wielokrotnie jedna osoba się modliła, kładła ręce, nic się nie działo. Przyszły dwie, położyły, zadziało się. I co? O czym tu dyskutować? Czwarta rzecz to związanie ducha stojącego za chorobą. Kiedy masz rozpoznanie, że stoi demon, to zwiąż demona. Uczyłem o tym. A dopiero potem uzdrawiaj chorego. Już wam o tym powiedziałem kiedyś, ale powtórzę to jeszcze raz. Mniej więcej 60% chorób, tak, ma za sobą działania demoniczne. Niektóre są bardzo bezpośrednie, takie jak nowotwór na przykład. Większość nowotworów jest stricte demoniczna. Ja nie mówię, że wszystkie, ale myślę, że około 90%. Tak? Wtedy zwiąż demona i uzdrów człowieka. To samo dzieje się też w modlitwie zgody, jeżeli chodzi o związanie demona i uzdrowienie człowieka. Następnie ucz się wydawać nakazy ciału. Wielokrotnie po zgromieniu choroby, nakazaniu odejść chorobie, tak? Musisz teraz nakazywać ciało, aby ciało się zreaktywowało.
Bo to, że odejdzie choroba, to nie oznacza, że ciało wróci do normy. To są dwie różne rzeczy. Po prostu. Choroba może odejść, rozumiesz, a ciało jest zniszczone przez chorobę. I tam już nie ma choroby, ale jest zniszczenie. A więc trzeba teraz co zrobić? Odbudować zniszczenie. Wzbudzić na przykład białe ciałka krwi do pracy. Na przykład możecie się zderzyć z przypadkami takimi, że to często jest, jak ktoś ma raka. Przekniesz raka, powiedz, żeby umarł i stan człowieka się pogorszy. Dlaczego stan człowieka się pogarsza? Ja często ludziom mówię, przeknę teraz raka, ale może się zdarzyć, że dostaniesz jutro temperatury, torsji, że będziesz po prostu... Nawet ostatnio mieliśmy przypadek, że kobieta została zawieziona do szpitala. Po prostu, nie? Po modlitwie. Dlaczego? Bo rak to jest substancja obca, ok? I teraz, kiedy on zaczyna umierać, zaczyna w tobie umierać obce ciało. Obce ciało. To jest coś takiego, jakbyś miał infekcję w środku. Potrafi temperatury człowiek dostać. Dopiero potem to się wydala. Wydala się to. Rozumiecie? To się wydala. Poza tym, tak jak powiedziałem, raki mają za sobą bardzo często naturę demoniczną, tak? I kiedy to jest zgromione, tak? To demon się miota. Demon się miota. Często jak demon, bardzo często bywają sytuacje, że demony są, próbują się materializować. One się próbują materializować. Mieliśmy przypadek na Kasprzaka, że dziewczyna zwymiotowała z demona. Ja to widziałem. Po prostu. I został wyniesiony w ogóle. Wyglądał jak mały płód. Jak mały płód. Wypluło to. Tej wielkości. Czerwoną, krwistą w ogóle, taką kulkę, jak jakieś stworzone. Ludzie to wzięli od razu, wyniesie, mówię, wyniesie to z kościoła. To są przedziwne rzeczy, tak? Ale musimy wiedzieć, że one tak działają. Nas nie może to przerazić. Dlaczego ja wam to mówię? Bo to nie może przerazić. Nie możesz dziwić temu. Wiesz co? To tak nie. A więc nakazujemy, aby ciało się reaktywowało. Bywają sytuacje, że uzdrowienie następuje wtedy, kiedy pomażesz człowieka olejem. I dobrze mieć olej w kościele. Dobrze w ogóle, żeby tu stał. Dobrze jest, dlaczego? Dlatego, że też tego nie rozumiem do końca, ale olej i woda i materiał generują na sobie namaszczenie. Więc dobrze, żeby to stało w kościele. Ja w pewnym momencie, zaraz o to zadbamy też, bo ja chcę, żeby w ogóle była woda w fiolkach u nas, niech ona stoi na tych nabożeństwach. Kupimy ze 100 fiolek jakichś takich, no nie? Postawimy to sobie, niech to stoi. I ja wiem, że ludzie będą to brali potem i będą tym polewali chorych ludzi, ludzie będą uzdrawiali. W Kijowie w podobny sposób było udokumentowanych 80 wskrzeszeń. Modlili się nad wodą w kościele, potem wodą polewali trupy. 80 udokumentowanych wskrzeszeń. Czujesz? Telewizja o tym mówiła. W ambasadzie Boga. Niech to stoi. A olej niech zawsze stoi. Pomarzesz olejem, człowiek uzdrowiony. Ja nie wiem dlaczego. Ja się, chcę, żebyście mnie też dobrze zrozumieli. Ja mogę mieć mnóstwo subiektywnych odczuć. Ja znam nauczania na ten temat. Tylko nam to jest w ogóle niepotrzebne. Ja nie wiem dlaczego. Tak samo jak nie wiem dlaczego w ogóle się kręci korbką w samochodzie i się szybą opuszcza. Ja nie trybię tego po prostu. Się opuszczam. Takie coś jest. I to nie musisz wiedzieć, dlaczego tak jest. Warto, żebyś umiał korb pokręcić albo guzik nacisnąć. Ok? Ty nie jesteś mechanikiem, tylko ty jesteś użytkownikiem. My jesteśmy użytkownikami uzdrowienia. Marzę się olejem, człowiek jest uzdrowiony, masz olejem. Rozumiesz? Jak ja bym się dowiedział na przykład od Boga, że dobrze jest kogoś bić deską, sękiem, i będzie rak znikał, to miał zawsze deskę w kościele, na głowie. Rozumiesz? Taka była jedna ewangelistka, ona, jak ktoś z rakiem przychodził, to brała Pismo Święte i mówi przetniemy go mieczem, mówi pańskim. I waliła tak Biblią człowieka, że ludzie mdleli. Taka malutka w ogóle ewangelistka.
przetniemy kobieczym państwem. Rąty! Wiesz, nie do to chodzi. To jest twarde? Weź sobie ten przykład. Że wstawał, ogóle raka nie miał na przykład. Taka zawodniczka. Walijska. Następnie podczas wieczerzy tak zwanej wspólnego jedzenia w kościele następują uzdrowienia. Też tak bywa. A to, tylko to nie są reguły, żebyście, ja wam pokazuję różną metodę. Ale tak rozumiecie, bo często jedno nie działa, drugie działa. Nie wiem dlaczego. Znaczy, ja osobiście sądzę, że tutaj chodzi o uwolnienie wiary. W każdym z przypadków, nie? Tylko są, człowiek jest tak skonstruowany, że on tak je raz przyjmie, z drugiej strony inaczej przyjmie. Nieważne jak, byle był zdrowy, ok? To jest bardzo ważne. Był ewangelista uzdrowieńczy, proszę Ciebie, który miał metodę, on dużo kręgosłupów uzdrawiał, tak? Jak przychodził czas uzdrowienia, zaprasza wszystkich chorych na kręgosłupy, proszę się położyć na brzuchach. I on się kładł na brzuchach z dwóch sali, tak? A on po nich biegł. Bo tak normalnie człowieku, tylko tam im odskakiwały. I tam babcie, dziadki, wszystko. Chrup, 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 proszę Ciebie. Biegał, aż mu Duch Święty powiedział, żeby nie biegał. A teraz mówię, a teraz wstańcie i bądźcie zdrowi. No nie wstawali, nie mieli chorych kręgosłupów. No taki człowiek. I co? U Hegena w ekipie kiedyś był taki ewangelista, co nie głosił, tylko tańczył. Miał córkę, z córką jeździł na ewangelizację. Ty, posłuchaj. Córka wychodziła z gitarą, grała na gitarze i on wychodził. A ludzie byli przekonywani o grzechu sprawiedliwości. No tak potańczył 5 minut, takie usługi miał. On to robił do późnej starości. A ludzie płakali w ogóle i pokutowali z grzechów. No i co? Ja nie mogę z tym dyskutować. Liczy się efekt, ok? Efekt. Tak? Ja nie wiem dlaczego. Ale tak jest. Pomazanie olejem jest, trzeba mazać. Czytam wieczerze. Dalej za pomocą materiału, modlimy się nad materiałami, o tym mówiłem. Możemy je potem wkładać komuś, wszywać, podrzucać. Rozumiecie? Ja często mówię, ktoś jest w domu chory, mówię, będziemy się modlić, schowaj mu tam gdzieś w kieszeń. Przyszedł do nas człowiek kiedyś do kościoła taki, mówi, mój syn ma schizofrenię, wierzę, że będzie uzdrowiony, pomódl się tylko nad materiałem. Pomodliłem się, taką chustkę przyniósł. Pomodliliśmy się nad tym materiałem. Facet był kierowcą. Facet był kierowcą i miał rozwalone prawe kolano. Czy lewe, już nie pamiętam. Jak to kierowca, po prostu, no, wiecie, pojeździł dużo, nie? I schował tę chustkę w tą kieszeń, co miał tą nogę. I w czasie drogi do domu zostało go kolano. Bo te chustkę tam trzymał. Ty, on do mnie dzwonił z tego dnia. Ja mówię, podrzuciłeś tam synowi tę chustkę, bo tam miał wszyć chyba w coś. W poduszkę czy w coś, ja już nie będę tam chciał przyjąć. On mówi, tak wszyłem, ale nie wiem jeszcze co będzie, ale ty, niosłem, mówi, w kieszeni, mówi, kolano zdrowe. Ja mówię, no dobrze, no. Czujesz, że nie masz taki numer. Nie. Dalej, w wyniku pokuty. W wielu przypadkach uzdrowienie nie następuje, jeśli człowiek nie pokutuje. I może się o niego masa namaszczonych ludzi modlić, nic nie nastąpi. A następuje wyznanie grzechów, natychmiastowe uzdrowienie. Jestem w jednym miejscu, przyszła taka kobieta, taka pogięta i ona na takich dwóch kikach chodziła. Modliliśmy się o uzdrowienie, nic się nie działo i Duch Święty do mnie mówi, zapytaj jej, dlaczego ona ma żal do tego człowieka. No to idę do niej i mówię, czemu masz żal do tego człowieka? A ona się na mnie spojrzała i mówi, bo był księdzem. Wiesz, taka rozmowa. Nie? Ja mówię, ale to mówię, był człowiek. A ja w ogóle nie wiem, o czym mówię. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Ale, a ja do niej mówię, ale to najpierw człowiek, a potem ksiądz. Mówię, wybacz mu. Tak? I ona mu wybaczyła i pod koniec konferencji była uzdrowiona z tej choroby swojej. Dzisiaj jest szczęśliwą żoną, mieszka w innym mieście. Pokutowała. Demon choroby trzymał się z uwagi na jakąś tam formę grzechu w jej życiu. Również poprzez padający cień. Dzisiaj w ogóle mówiłem, chłopakom jechaliśmy, że osoba od nas z
kościoła dzwoniła do mnie dzisiaj i mówi, że chodzę i mówi, ludzie mi się przyglądają, zatrzymują się i patrzą na mnie. W różnych miejscach. Na ulicy, w autobusie. No. Nie wiedzą na co. To jest namaszczenie. I teraz jest coś takiego, że patrzą i na przykład wraca taki człowiek do domu i jest przekonywany o grzechu, sprawiedliwości i sobie. Tak jest ścienie. Prawie czyń człowieka paść na drugiego człowieka. I następowało uzdrowienie. Dalej, przez ślinę wierzącego człowieka. Przyjechała taka kobieta do nas do kościoła, w okularach chodziła. I starsza taka, no taka normalna kobieta, nie taka jakiś tam podlotek. Około 50 małeczka taka. I ona przyszła i mówi tak do Agaty. Napluj mi w oczy. Będę zdrowy. A Michał Korgol chyba, mówi, też miałem takie objawienie, żeby jej napluć. A ona to słyszała, mówi, to też mi napluj. A ja w ogóle stoję z boku, mówię, jaki cyrk w ogóle, wiesz. Ta zdejmuje te okulary, Agata jej pluje w oczy. I Michał tam jej napluł, tak. No tak, wiesz, dżentelmeńsko. Ona mówi, pluj dobrze! Napluj dobrze! Jakie jest plulo? Jestem potem w tym mieście na usłudze, ona tam mówi, mam od zdrowe oczy. Zdrowe oczy. Ty dziękuję, no co? Ja mówię, jaki cyrk, człowieku. Dalej, przez wyrzeczenie się przekleństwa. Wielokrotnie choroba nie mija, póki przekleństwo nie zostanie złamane. Wiemy, że mamy wolność, ale człowiek musi to złamać. Musi zdecydować, że nie chce w tym być. I następują uzdrowienia. Dalej, przez podmuch wierzącego człowieka. Wystarczy często dmuchnięcie na człowieka, następują uzdrowienia. Dlaczego wam o tym mówię? Bo to są rzeczy, które trzeba wiedzieć, bo trzeba być pokornym w tym wszystkim. To, że coś nie działa gdzieś, to nie znaczy, że nie działa coś innego. Dalej, przez suwerenne działanie Bożego Ducha, człowiek po prostu gdzieś jest i został uzdrowiony. I też nie dyskutujemy z tym, pamiętajmy. Nie dyskutujemy. Dalej, podczas uwielbienia. Podczas uwielbiania Boga następują uzdrowienia. Przez sam fakt uwielbienia. No i to, na sam koniec, ale to, co jest najważniejsze, to przez osobistą wiarę. U mnie 90% moich uzdrowień to była moja osobista wiara. Rzadko to była pomoc jakakolwiek inna. Moja osobista wiara. I to, ja to na końcu mówię, ale to jest coś, o czym trzeba wiedzieć jako o rzeczy pierwotnej. Jesteś absolutnym panem, jeżeli chodzi o ciebie osobiście, to jesteś absolutnym panem nad swoim zdrowiem. 100%. U kogoś już jest inaczej. Musisz stosować różne rzeczy Boże, słuchać Ducha Świętego, tak? Oczywiście jest wiele pomniejszych rzeczy, różnych. Bywały sytuacje, że wzywaliśmy aniołów niosących uzdrowienie. Nie rozumiem tego do końca, ale robiliśmy to i to działało. Na przykład, nie? Czy są ludzie, których nie uzdrawiamy? Absolutnie nie. Uzdrawiamy wszystkich. Każdy, kto chce być uzdrowiony, może być uzdrowiony. Uzdrowienie jest dla wszystkich, dla wierzących i niewierzących. I nie trzeba oddać życia Jezusowi później. W ogóle nie róbcie też uzdrowienia takiego punktu przetargowego. I nie mówcie też ludziom, że uzdrowienie jest znakiem Bożym, bo to nie jest żaden znak. Uzdrowienie jest dlatego, bo Bóg kocha człowieka, a nie dlatego, że to jest jakaś technika, aby przyprowadzić człowieka do Boga. Rozumiecie? W ogóle nie zdziwiło was, że ludzie jeżdżą na przykład do Częstochowy, klęczą przed w ogóle obrazem Marii i są uzdrawiani? Ja słyszałem różne teksty, to jest demoniczne, ja mówię, jak świat światem, jeszcze diabeł nikogo nie uzdrowi.
Nigdy. To kto ich uzdrawia? Ich wiara w Marię? Nie rozumiesz, mówię. To nie jest wiara w Marię. Dla nich Maria to Bóg. Słowo honoru. Ja to zobaczę, to jest proste jak trud. Oni naprawdę wierzą w Boga, tylko myślą, że to jest Maria. Oni mają podprogowo takie coś. Ale to wielokrotnie są szczerzy ludzie. Rozumiesz? Tak mają. Z tym się też nie wolno boksować, rozumiesz? Ten człowiek wierzy. On tak ma, bo tak jest wyuczony, bo on tam myśli, że on tam idzie, klęka i on tam się dostaje do Boga. Ale to oni nie znają Jezusa. Ja mówię, no pewnie, że nie znają. To dlaczego są uzdrowieni? Ja mówię, bo Jezus, tak jak umarł za grzechy wszystkich ludzi, tak poniósł na ciele choroby wszystkich ludzi. I można być ostatnim bydlakiem i zostać uzdrowionym, bo się w to uwierzy. I koniec. I możecie być zdziwieni na przykład, jak jeszcze wspólnota się będzie powiększać, na przykład będą ludzie we wspólnocie, którzy będą tak nieposłuszni, niegrzeczni, będą robić różne numery przeciwnie, a tylko się do nich palcem dotnie, z każdej choroby zostaną uzdrowieni. A drugi będzie pobożny, będzie chodził z Bogiem, przynosił pieniądze, szedł, szerzył królestwo, przeciwnie będziesz na niego ręce, nogi kładł, przeciwnie, no nie, co się dzieje, no nie. I to, no to i tyle. Bo to jest kwestia otworzenia się człowieka, wiecie. I to nie ma nic wspólnego z charakterem, z uświęceniem, rozumiesz? Nic, nic. Możesz być mega uświęcony, rozumiesz? A nie umieć przyjąć uzdrowienia. Możesz być w ogóle prorokiem, sam ewangelizować, a sam mieć często w ogóle problem z przyjęciem uzdrowienia. Agata miała raka, pręciebie, a uzdrawiała chorych. Człowieku, ledwo się trzymała na nogach, modliła się o ludzi, ludzie byli uzdrawiani, a ona nie potrafiła 8 miesięcy uzdrowienia przyjąć. Nyso. I to życie. Dlaczego ludzie chorują? Po pierwsze, bo nie wierzą, że nie muszą. To jest bardzo ważna informacja. No nie muszą, no nie wierzą w to. Dlatego chorują. Po drugie, nie wierzą w uzdrowienie. Czyli nie wierzą w to, że mogą być uzdrowieni w ogóle. Po trzecie, nie chcą być uzdrowieni. Bardzo ciekawe zjawisko. Naprawdę są ludzie, co nie chcą być uzdrowieni. Mój kolega, psychiatra, powiedział do mnie tak. Wierzący człowiek. Mówi Artur. Wielu ludzi w szpitalu psychiatrycznym nie chcę być zdrowy. Bo bycie zdrowym jest ściśle związane z wzięciem odpowiedzialności. A człowiek jest tak skonstruowany, że woli chorować, a nie brać odpowiedzialności. Taka jest nasza głowina, niestety, ludzie. Takie są zaburzenia w ludziach. A więc spotkacie się z ludźmi, którzy nie chcą być uzdrowieni. No i czwarta rzecz, ludzie trwają w jakiejś formule grzechu. I to uzdrowienie nie następuje, bo jest tam blokada i ten grzech, póki nie zostanie wyznany, to nie nastąpi. Jakie mamy fundamenty działania? Po pierwsze, to jest informacja. Informujemy ludzi. Czyli my mówimy o uzdrowieniach, piszemy o uzdrowieniach. Kiedy się kontaktujemy z ludźmi, my mówimy w ogóle, że coś takiego jest. Tak? Bo ludzie nie wiedzą, że jest uzdrowienie. Oni nie wiedzą. Tak? Co robimy dalej? Budujemy wiarę. Wielokrotnie. Człowiek, żeby został uzdrowiony, musi troszkę mieć pobudowanej wiary. Bo on nie wie, co z tym zrobić. Poza tym, jak doskonale wiecie, uzdrowienie można otrzymać w różny sposób, jak czytałem, jak mówiłem, ale utrzymać je można tylko przez osobistą wiarę. Hegel mówił fajną rzecz. Mówi tak. Wypędziłem z ciebie demona, uzdrowiłem cię z twoich chorób, ale ja kończę pracę o 16. Potem idę do domu. I zostaniesz ty i twoja wiara. Mnie już tu nie będzie. Póki ja jestem przy tobie, choroba do ciebie nie wróci i demon cię nie dotknie. Ale ja o 16 kończę. Także budujmy wiarę. Częstokroć dobrze jest usiąść z człowiekiem, przez kilka minut powiedzieć mu fundamentalne prawdy o krzyżu. Fundamentalne prawdy o wymianie krzyżowej.
Rozumiecie? Fundamentalne prawdy na temat wiary. Niech on to weźmie. Kiedyś w jednym kościele jestem i przyszła tam kobieta. Mieliśmy przerwę, bo to był kościół, który miał dwa nabożeństwa. I była przerwa na przeparkowanie samochodu. I bierze mnie pastor do tego kościoła i mówi do mnie: Artur, przyszła pani, która ma raka. A ona nie przyszła, żeby ją uzdrowić, tylko ona przyszła, żeby dać jej 80 zł na wykupienie lekarstw. I ja mówię: to pomódlmy się. I ona przyszła. Ja mówię tak: wierzy pani w Boga? Ona mówi: nie. Mówi: gdyby Bóg był, to ja bym się nie rozchorowała. Starsza taka pani tam po 60. Ja oczywiście, wiecie, klasycznie, czemu ten Bóg jest winny i tak dalej. No dobrze. Mówię: czy pozwoli pani, że pani coś przeczytał z Biblii? Ona mówi: tak, proszę. Ja otworzyłem proroka Izajasza i zacząłem czytać jej chyba ten 52 rozdział, czy ten 52, już nie pamiętam, o tym, co tam jest prorocza informacja o Jezusie. I jak ja jej to przeczytałem, że w jego ranach, sińcach jest jej uzdrowienie, wiecie, trwało to kilka minutek, znaczy może dwie minutki, zamknęto Biblię i mówi tak, mówię: wierzy pani w to? A ona na mnie patrzy, mówi: wierzę. Przez chwilę powiedziała, że nie wierzy. Ja mówię: czy pani pozwoli, że położymy na panią ręce? Ona miała raka, też coś z kościami, to ona bardzo słabo chodziła. Nie? A ona mówi: dobrze. Położyliśmy na nią ręce. W pewnym momencie ona zrobiła tak. Stała z tej ławki. Tak skoczyła. Mówi: co mi zrobiłeś? Ja mówię: nic. Poruszała nogami. Ja tu będę przychodzić. Mówi. Ona mówi: mam zdrowe nogi. Ja mówię, a ja wiem, że widzę, że jest euforyczny stan, wiesz, mówię: ty pani spokojnie, może tam pani chce jechać do domu. Ona mówi: jechać do domu? Ja pójdę do domu. Została natychmiast uzdrowiona. Jej wiara została zbudowana. Ona ja nie wiem, że ona się nawróciła, ja tego nie wiem. Ale ona uwierzyła w to, co ja przeczytałem z Księgi Izajasza. Takie coś uwierzyła. I to ją podniosło. Rozumiecie? Zobaczcie, jak warto zbudować wiarę człowieka. Warto. No i co? Działamy odważnie. Działamy zdecydowanie i odważnie. To znaczy, my do ludzi podchodzimy z pewnością. Tak? My nie mówimy: wiesz, pomodlę się o ciebie, zobaczymy jak będzie. Nie zasiewamy w ludziach grama niepewności. Jeżeli uzdrawiamy chorych, to idziemy na pewniaka, jak chirurdzy, rozumiesz? Jak chirurdzy. Idziemy, zostajesz uzdrowiony. Teraz. Nie tam, jutro, za tydzień. Dawaj, chodź. Bo ludzie tego bardzo potrzebują. Bardzo. Jest taki ewangelista, lubię go sobie oglądać, nazywa się Nathan Morris. Nie wiem, czy tam ktoś z was go sobie ogląda czasami, czy nie. To jest taka ciekawa postać, ten Nathan Morris. On jak się modli o kogoś, to on aż się pod z niego leje. Jest taki fajny film o takiej kobiecie, ona jest chyba politykiem, czy już nie pamiętam kim, i ona miała pęknięty kręgosłup i od 20 lat siedziała na wózku inwalidzkim. Przywieźli ją na jego spotkanie. I on stał i się modlił nad nią. Pot z niego się lał, w marynarka, w ogóle wiesz, ta marynarka cała spocona, wiesz, on stoi, w ogóle taki wariat, wiesz, konferencja jest, ewangelizacyjne spotkanie, masa ludzi, a on już olewa wszystko, bo ona na wózku się. Wiem. I stoi nad nią, mówi: wstawaj, wstawaj. I nie wiem, ile to trwa. Zobaczcie to sobie, będziecie na ten moment. Widziałeś to? I wiesz, i mąż stoi przy tym wózku. I w pewnym momencie, wiesz, i on ją za rękę, ona z tego wózka, wiesz, podnosi, ona pada w ten wózek, on ją podnosi, mówi: wstawaj. Ty mówi: chodzisz, ty jesteś zdrowa. A taka też babeczka koło 60 na tym wózku, wiesz, nie? I wiesz, zlany potem, i mówi: wstawaj, i ona wstaje z tego wózka, wiesz, mówi: jesteś zdrowa, chodź, i ociągnie ty. I potem w ogóle, jak ona do domu wraca, wiesz, kręgosłup zrośnięty, wiesz, desperat. No desperat. Olał konferencję, przestał się zajmować wszystkim dookoła. Rozumiesz? Bo babkę z wózka on podnosi. Ludzie czekają, patrzą, wiesz, o co chodzi, no. To nie jest 15 osób, co siedzi, tylko kupa ludzi, tak? Ale on babkę z wózka podnosi właśnie. Typowy ewangelista w ogóle, wariat. A więc robimy to w sposób zdecydowany. Dalej pomagamy ludziom uruchomić się.
Właśnie kiedy widzimy kogoś na wózku, że mówię, chodź, wstań, ruszaj się, dawaj. A nie często stoimy, wstań z tego wózka. Jak on ma wstać z tego wózka, wielokrotnie, tak? Jak on w ogóle nie posiada żadnej determinacji. A dwa, na przykład jak siedział tam długo, tak? To jego mięśnie nie działa. Uzdrowienie to nie oznacza, że to jest odbudowa mięśni. Niektórzy w ogóle myślą, położyłem ręce, wszystko mu się naprawiło. To jest nieprawda, że mu się wszystko naprawiło. Jakaś część mu się naprawi. Tak? Inna rzecz, może na przykład część mu się naprawić natychmiast, a część zaczyna w czasie się naprawić. To różnie jest, ale pomagamy właśnie. Gdzieś kulę zabieramy. Usługę miałem w Zakopanem, przyjechał człowiek, który miał przepuklinę kręgosłupa. Ledwo chodził, młody chłopak, ale przyjechał z Krakowa, rozumiecie, środkami lokomocji. Ja mówię tak, kto chce zostać uzdrowiony? Ja patrzę, on z tyłu wstaje i idzie, wiesz. W ogóle, wiesz, spocony, zbolały, trzyma się dwóch rzędów, a ja w ogóle wiem, że on będzie uzdrowiony. Bo to jest desperat, wiesz, on idzie po swoje uzdrowienie. Wyszedł na środek, trzyma się krzesła, ja mówię, co ci jest? On mówi, mam przepuklinę kręgosłupa, mówi, wszystko mi siadło, wszystko. Nerki. Mówi, ja jestem w ogóle młody człowiek, ja jestem na skraju po prostu wytrzymałości. W ogóle, no. Ja mówię, dobrze. Pomodliłem się o niego, wziąłem go za rękę, mówię, chodź. Puścił to krzesło, idzie ze mną. Przeszliśmy raz tą salę. Wróciliśmy powoli, no nie? Zostawiłem go, ustałem na środku sali, mówię, chodź do mnie. Patrzy się na mnie, wiesz, co robi? Wierzy mi. Rozumiesz? Idzie do mnie. Ty, idzie sam. Ja się oddalam. Przeszedł całą salę, tak? Wróciłem na drugi koniec sali, mówię, chodź. Tak? Idzie drugi raz. Wziąłem go trzeci raz, no nie? Mówię, rób przysiad. On się patrzy na mnie, w ogóle wiesz. Przysiad, raz. Ja mówię, drugi. Drugi. Ja mówię, skacz! Jak sprężyna zaczął chodzić, rozumiesz? Patrzył mi w oczy cały czas. Wierzył mi. Dlaczego mi wierzy? Bo stworzyłem warunki do wiary. W ogóle jednym tonem mojego głosu nie doprowadziłem do tego, że on jakąś miał wątpliwość. Rozumiesz? Jak będziesz tak działał, ludzie nie będą... Ludzie, rozumiesz? Ty musisz stworzyć warunki wiary. Bo nie masz tam jak małej. Nie, ty będziesz chodzić. Ty będziesz. Wiesz. I on wtedy. To jest pomoc dla człowieka. To nie jest pomoc, proszę ciebie powiedzieć, wiesz, dobrze, to tam jedź sobie do domu. Nie, nie jedź sobie do domu. Tak? Nie jedź sobie do domu. Rób przysiad. Kiedyś na spotkaniu Smitha Wigglesworta zaczyna się spotkanie. I Smith mówi, kto chce zostać uzdrowiony? I on zawsze miał, że brał 2-3 osoby na początku, zanim było zbiorowe uzdrowienie. I wyszła kobieta, którą prowadziły dwie koleżanki pod rękę, miała puchlinę wodną. Raka wodniaka miała, duży taki brzuch. One ją trzymają, a Smith podszedł i mówi, wyjdź z niej! I ją w brzuch, ona siada. Człowieku, przyrżnął jej z pięści brzuch. On ludzi bił. Znaczy on twierdził, że on bije diabła, a ludzie dostają przy okazji. Taka była jego filozofia. Podnieście ją. Podnieśli ją, przyrżnął jej drugi raz siadła. Facet z pierwszego rzędu mówi, ty bestią. A on mówi, milcz. Znasz swój fach, ja znam swój. Podnieście ją. Przyrżnął jej trzeci raz. Zaczął schodzić wszystko. Taki był. On bił ludzi, co mieli wyrostki robaczkowe. Rozumiesz, rozlane. Tłuk ich potrzebnych, rozumiesz, w ogóle takie rzeczy. Ryzykował życie. Dlaczego? Stwarzał atmosferę wiary, dlatego zwany jest apostołem wiary. Tak? Też tak, bo taką atmosferę musisz stwarzać. Czyli pomagasz ludziom uruchomić się. I, ostatnia rzecz, mówisz ludziom, jak utrzymać uzdrowienie, bo to jest bardzo ważne. Mówisz, że muszą uczyć, jak wyznawać. Nie zostawiasz człowieka w ogóle w takim, że wiesz, jakoś będzie. Nie. Tylko go uczysz, jak trwać w wierze, jak wyznawać, jak mówić. Mówisz mu, że symptomy będą przychodziły, że będą się różne. Pokazujesz mu, co się będzie działo też. On musi spod twoich rąk wyjść zupełnie poinformowany.
Jak utrzymać uzdrowienie? No przede wszystkim to jest budowanie wiary. Człowiek musi być zobligowany do budowania wiary. Składasz na niego odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność. Po drugie, wyznawanie prawdy, czyli mówisz, ty masz wyznawać prawdę bez względu na to, co się będzie działo. Zostajesz się uzdrowiony, bez względu na to, czy cię boli, czy cię nie boli, jesteś zdrowy, tak mówić. Nie wycofujesz się mimo widocznych symptomów i co? I dziękczynienie. Uczysz człowieka, że masz trwać w dziękczynieniu. Bądź wdzięczny. Bądźcie też czujni na różnego rodzaju prowadzenia, szczególne prowadzenia Ducha Świętego. Ja na przykład jestem czujny wielokrotnie na tak zwany obrót mocy. Kładę ręce na człowieka, zdejmuję, kładę, zdejmuję. Nie trzymam cały czas. Dlatego, że jak trzymam częstokroć cały czas ręce na człowieku, następuje jest coś takiego, to jest taki poślizg, że moc ze mnie wychodzi, ale w tym człowieku nie ma zahaczenia pewnego, na którym ta moc się zatrzymuje, bo on ma małą wiarę. I kiedy ja dalej trzymam ręce na nim, to ta moc do mnie wraca. To więc jest prosta rzecz, zdejmij z niego ręce. Niech ona popracuje. Ona się i tak tam nie utrzyma długo, ale zrób numer. Niech popracuje, rozumiesz? Bo ta praca może wystarczyć, żeby w ogóle uzdrowienie nastąpiło. Rozumiesz? Połóż, wiesz, zdejmij. Tak. W ogóle to nie... Trzeba... A może być wiele innych rzeczy, które Tobie Duch Święty będzie pokazywał. Możesz mieć informacje nadprzyrodzone na temat chorób, różnych rzeczy. Stosuj słowo wiedzy, tak? Teraz ostatnio zebraliśmy chyba, Asia miała słowo wiedzy. 3 osoby uzdrowione na podstawie słowa wiedzy. Jedna przez internet. W ogóle natychmiastowe uzdrowienie. Jedna natychmiast na miejscu, inna w ciągu tygodnia z kościoła. Ten z takiego samego schorzenia. Bądźcie czujni w tym wszystkim. Jeżeli chodzi... Bo temat uzdrowienia jest bardzo szerokim tematem i on nie ma dla ciebie jakby końca, on się nie kończy. Rozumiesz? Chodzi o to, że ty musisz chcieć to badać. Chcieć badać. Jak Ty będziesz chciał to badać, to Duch Święty Cię będzie wprowadzał coraz głębiej. Będziesz po prostu wiedział. Tak? To jest to, z czym ja chcę Cię zostawić. Chcę, żebyście szukali też własnych sposobów uzdrowienia. Własnych. Bo wielokrotnie możesz tylko Ty być do czegoś użyty. Po prostu. Tak bywa. Możesz zacząć się specjalizować w pewnych dziedzinach. Bądź też czujny na to. Możesz być szczególnie na przykład używany w uzdrowieniach chorób kręgosłupa, czy oczu, czy czegoś innego, wiesz, nie? I też nie boksuj się z tym, że zawsze tak samo będziesz użył. Luzik, wiesz. Bądź naczyniem, tak? A nie zakompleksionym człowiekiem. Naczyniem. Naczyniem. Dobrze. Pomodlimy się. Wstańmy. Ojcze, ja modlę się. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za dzisiejsze słowa. Ja chcę, żeby to pracowało w ludziach. Ja chcę, Duchu Święty, żeby Twoje słowa, one wywierały wpływ na każdego człowieka. Ja chcę, żeby informacje o ewangelizacji, o uzdrowieniu doprowadzały, Ojcze, do tego, że ludzie będą się przesuwać, że ludzie będą odnosić sukcesy. Ja chcę, Ojcze, żeby to Słowo doprowadziło do wielu nawróceń, wielu uzdrowień. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen. Amen.